Demon powiedział to ze zgrzytem zębów, wściekły, że musi to powiedzieć, ale jest to prawda. Gdybyście wiedzieli, kto jest tam w tym tabernakulum, to dzień i noc byście przed nim klęczeli. Dziś wieczorem, 14 dnia tego miesiąca, zostanie w tym zgromadzeniu zabity baranek przez nasze grzechy, żebyśmy mogli się obmyć w jego krwi, aby kiedy anioł śmierci przejdzie, nie wykreślił nas z księgi życia. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zły duch wykorzystuje grzech pojedynczych kapłanów, żeby rzucić ciemność na wszystkich. Musimy stanąć w obronie kapłanów. Musimy otoczyć ich modlitwą. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Dwa cuda eucharystyczne miały miejsce na tej ziemi, na polskiej ziemi. Czegoś takiego nigdy nie było w historii Polski. To jest krzyk Pana Boga. Nawróćcie się, dopóki jest czas. Polacy, wołam was, nawróćcie się. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. Był taki dzień, to był 19 lipca tego roku, kiedy nastąpił tak ciężki atak demoniczny, żeśmy płakali jak dzieci, załamani tym uderzeniem, które przyszło. I myśleliśmy, że Polski pod krzyżem nie będzie, że demon wygrał. I gdzieś z głębi serca był tylko krzyk do Pana Boga. Nie możesz do tego dopuścić. To jest oczywiste. No, po co się przyjechało? Modlić się o Polskę. Intencje religijne. A jakie jest największe zagrożenie, które stoi przed Polską teraz Pana zdaniem? LTG. Te. No to właśnie LGBT bynajmniej, to jest najgorsze zagrożenie. Dlaczego? Dlatego, że odpychają ludzi od wiary. No. Zapatrzyli się na zachód i to jest bardzo niedobre, nie? A jednak Kościół do złego nie doprowadza, tylko chyba do lepszego, nie? Przyjechaliśmy modlić się za swoją ojczyznę, za swoich rodaków, wszystkich, co wyjechali z kraju, żeby wrócili do Polski i służyli ojczyźnie. Dzieci nie powinni być wmieszane w ogóle w szkołach, w takie sprawy małżeńskie. To jest nie dla dzieci. No niszczenie dzieci, dobrze możemy rozpoznać i widzimy doskonale w mediach, to jest wszystko pokazywane, no te marsze na ulicach. To jest wszystko zagrożenie dla polskiego narodu. Dlatego jeszcze się tu wszystko, szatan zebrał wszystkie siły, bo w Polsce jeszcze jest ostoja chrześcijaństwa najmocniejsza. Największe zagrożenie to mamy ze strony masonerii, mi się wydaje. Bo już masoneria opanowała wszystkim, i telewizją, kościołem, i wszystkim ogólnie, nie? Przyjechałam, bo chcę być przy Maryi, zawsze przy niej, a ona jest pod krzyżem, i ponieważ tu była taka okazja, żeby przyjechać pod krzyż z nią, dlatego tu jestem. U stóp Matki. Maryja to Matka nasza, od wieków od Boga nam dana, więc mów o niej z wielkim szacunkiem, z miłością i na kolanach. To imię naszej Królowej, niech każdy je sercem wypowie. U stóp jej świętych Król Polski złożył swe berło we Lwowie. Więc gdy pod demonem potopów Europa cała znów tonie, wołajmy do Matki, do nieba i wszystko składajmy w jej dłonie. Ratuj nas, Matko nasza, powierzaj nas Chrystusowi, bo tylko z Tobą, z Bogiem i w przyszłość jesteśmy gotowi. Ratuj nas, Matko nasza, ratuj nas, bo zginiemy. Wołamy do Ciebie dzisiaj ze wszystkich stron polskiej ziemi.
Niech serce Twoje miłością i nasze znów serca roznieci, by kochać umiały goręcej i zawsze, jak serca dzieci.